O tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą największe okno na świat, czyli internet. Dzisiaj w Raciborskiej Bibliotece w postaci zajęć i teatralnego spektaklu edukowani byli najmłodsi jego użytkownicy. Cyberpułapka to przedstawienie dla dzieci, które w ramach ferii z biblioteką ukazywało skutki uzależnienia od wszelkiego rodzaju nośników informacji. Dzieciaki są za bardzo skupione na tym, co się dzieje w tym wirtualnym świecie i to odbiera tak jakby taką trzeźwość myślenia, gdzie dochodzi do sytuacji, w których musimy się niestety zmierzyć z tym, by to jak najlepiej zwalczać i pokazywać też drugą stronę medalu, że jednak ten świat realny jest dużo lepszy, a dodatkowo są takie miejsca, jak właśnie biblioteka, prawda, czy boiska, na których dzieciaki mogą się spotykać i grać, jak to było za moich czasów, prawda, dawno temu. Zajęcia animacyjne, które tego dnia poprowadzili aktorzy oraz instruktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa, zawsze dostosowane są do wieku odbiorców. Ta wersja, którą zrobiłyśmy w tej chwili, jest zdecydowanie zmodyfikowana, ponieważ ona jest przeznaczona dla dzieci starszych. A tutaj jest taki przekrój wiekowy, że nie możemy pokazać tego, co tak naprawdę w tym spektaklu jest, więc my to tak bardzo okrawamy, żeby one się bardziej śmiały, a coś zapamiętały, bo to jest poważny spektakl, który mówi o uzależnieniach i zagrożeniach w internecie. Mimo że urządzenia najnowszej generacji były dla najmłodszych rozrywką w czystej postaci, z czasem wyciągnęli wnioski i dostrzegli ich ciemną stronę. Na początku były cały czas zapatrzone w ten internet, że weź tablet, mamy internet bezprzewodowy, prawda? I ciągle się to wszystko kręciło. Tak jednak później zrozumieli, że jednak ta zabawa na boisku, ta piłka nożna, koszykówka ręczna, która teraz była taka modna, prawda, jest jednak fajnym sportem, jest fajną realnością, gdzie możemy się skupić na tym, możemy się temu poświęcić i dzięki temu tak naprawdę wydaje mi się, że dzieciaki powoli zaczynają rozumieć. Co jest takie niebezpieczne w internecie? No, że nie można podawać swoich danych, bo może przyjść złodziej, jak mamy nie ma, powiedzieć się to kolega i może włamać się. A jak często w ciągu dnia korzystasz z internetu? Teraz w ogóle, ale jak jestem u siebie w domu, to tak godzinkę, dwie. Codziennie. Internet to jest inaczej Wi-Fi na komórkę i tam można znajdywać gry lub inne takie strony internetowe. A co jest fajnego w internecie? W internecie można puszczać filmy, ale też trzeba czasami od niego odpocząć. Dużo czytasz książek? Tak. A z internetu jak często korzystasz? Rzadko. Mama nie pozwoli, czy ci po prostu nie interesuje? Trochę mnie interesuje, albo ktoś nie pozwoli. Po spektaklu odbyły się warsztaty mające na celu uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, jakie wiążą się z korzystaniem z internetu i ukazanie zasad bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z sieci.